To, że przyjął to zaproszenie, że prowadził rekolekcję od niedzieli do dnia dzisiejszego i że dzisiaj przewodniczy kościołowi stacyjnemu, a także intronizacji relikwii błogosławionego Jakuba Strzeli. Witam też bardzo serdecznie drugiego rekolekcjonistę, księdza Mikołaja Leskiw, który prowadził rekolekcje dla dzieci i młodzieży, który jest nam dobrze znany, bo przecież był już w naszej parafii nieraz. I tak jak ja się czuję dobrze w Twojej parafii, mam nadzieję, że Ty czujesz się również dobrze tutaj, w naszej parafii. Chciałbym też bardzo serdecznie powitać, już ich słyszeliśmy, przepięknym śpiewem na wyjściu, chór Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Bytomiersku. Jest to niepubliczna szkoła katolicka, która jest prowadzona przez księży Salezjanów, a która kształci profesjonalnie i kadrę organistów, ale także muzyków. Przygotowuje ich do pracy zarówno w kościele, jak i do podjęcia studiów muzycznych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. I te podziękowania składam na ręce księdza dyrektora, który również jest pośród nas obecny. Dziękuję klerykom, którzy tak licznie dzisiaj przybyli na tę uroczystość. I dziękuję Wam, kochani, że jesteście, po prostu, że jesteście z nami w tak ważnej chwili, która jest radością mojego serca, proboszcza tej parafii. I proszę o modlitwę. Proszę o modlitwę dla naszej parafii, dla naszych kapłanów. Proszę szczególnie o modlitwę o powołanie, liczne święte powołanie kapłańskie i zakonne, aby nie brakowało tych, którzy przybliżają Wam Boga. Następujące intencje będą dziś odprawiane. Ja sprawuję tę mszę świętą w intencji zmarłego Artura Lewickiego, jest to msza święta z racji rocznicy jego urodzin, prosząc dobrego Boga o wieczne zbawienie i łaskę nieba dla niego. Natomiast ksiądz biskup Edward